Grzesiek Sobczyk, wiecznie drugi. Jak to być wiecznie drugim? To nie znaczy gorszym, ale asystentem i kimś więcej. Dużo razy zadawali mi to pytanie, że wiecznie drugi. Nie wiem, no na razie tak los chce, żebym był drugim asystentem, trenerem. Jakoś dobrze mi w tej roli. Wcale nie chciałbym na razie, może nie czułbym się jeszcze na siłach, żeby przejąć grupę, którąkolwiek grupę, a jeżeli już by coś tak, do czegoś takiego doszło, musiałbym zacząć naprawdę od na przykład juniorów, żeby poznać cały system. Wiemy, że Grzesiek jest również wyśmienitym motywatorem. Co o tym powiesz? Ciężko samemu ocenić, jeżeli to mówią, dajmy na to, zawodnicy, czy główny trener, czy ktoś ze sztabu, to mogę powiedzieć, że bardzo mi jest miło, że tak sądzą, ale jakoś nie lubię sam o sobie mówić, czy jestem dobrym motywatorem, czy gorszym. Zdarza mi się tak właśnie reagować, jeżeli ktoś ma cięższe chwile, to staram się go podnieść na duchu. Zauważyłem ci również, że bardzo fajne stosunki są między wami, czyli między tobą a Michałem i Horngacherem. Nic się nie zmieniło w tych relacjach, prawda? No, przeżyliśmy kilka fajnych lat razem. Ogólnie Michał Doleżal przyszedł w tym samym czasie, co Stefan Horngacher. Z Michałem znaliśmy się troszkę wcześniej. No, mogę tak powiedzieć, że wcześniej, jak pracował w Czechach, nie za bardzo go akceptowałem jako człowieka, bo ciągle mi się wydawało, że był nie potrafił odezwać, nie powiedzieć cześć, jeżeli się do niego mówiło czy coś, a on po prostu, jak go poznałem, on jest niesamowicie skoncentrowany na tym, co robi i to czasem mu umykało, że ktoś do niego się odzywał. My nieraz, jak siedzieliśmy w pokoju, to mówiłem mu, jaki on jest bufon, że się nie potrafił w tych czasach odezwać po koleżeńsku, a on po prostu jest człowiekiem, który jest bardzo skoncentrowany. No, Stef jest normalnym człowiekiem, no nie? Fajny człowiek, jeden z najlepszych trenerów. W tym momencie fajnie się to na to wszystko patrzy, jak Michał Doleżal i Stefan nie rywalizują, tylko potrafią sobie podać rękę i ciągle czuć taką jakąś naszą wspólną pracę, którą dawniej robiliśmy w Polsce. Niemiecka myśl techniczna jest troszeczkę za nami. Obserwuję Niemców tutaj w Wiśle i patrzą bardzo, bardzo z otwartymi oczami na to, co robicie. Wiadomo, o tym wszystkim nie będziemy mówić, co się dzieje i to są jakieś tajemnice w grupie. No, dużo osób pracuje nad tym wszystkim, bo nie wiem, czy znacie takiego człowieka jak Paweł Witczak, który pomaga we wszystkim, Adam Małysz. Dużo ludzi pracuje nad tym, żeby to wszystko ogarnąć i wszystko szło w dobrym kierunku, także no co, to tylko się cieszyć na razie. Kolejny etap Pucharu Świata to daleka północ, Ruka. Później wracacie do Europy na dosłownie 2 dni. Lecicie do Rosji na kolejne zawody. Jak z przygotowaniem fizycznym na tym etapie to wszystko wygląda? Z tym nie ma dużego problemu. W tym momencie to już jest któryś rok, który profesor pracuje z nami, ustala treningi, także myślę, że z tym nie będzie problemu. Więcej problemu jest czasem logistycznych, jak to zrobić, żeby chłopcy mieli jak najwięcej czasu na regenerację. Ale to nie jest pierwszy rok, który już tak działamy, w takim tempie działamy, także że myślę, że wszystko będzie dobrze. I tu wracamy do Michała. To Michał jest człowiekiem, który największy nacisk kładzie na regenerację, prawda? No oczywiście. Nie wiem, musimy się go kiedyś zapytać, czy pan redaktor Paweł się go musi zapytać, od kogo się to nauczył, może od Stefana, bo Stefan też bardzo dużo, ogólnie ja od Stefana się tego nauczyłem, że to jest bardzo ważne. Próbowaliśmy wtedy zdobyć lepsze samochody, które podczas powrotu do domu chłopcy już mogli, może nie całkowicie regenerować się, ale w jakichś procentach się regenerować. Ja się nauczyłem to od Stefana, a Michał może miał już tak wcześniej, jak pracował w Czechach, że też na to zwracał uwagę, ale to musiałbyś się zapytać Michała.